Co ty myślicie, że z głupim człowiekiem macie do czynienia? Co wy myślicie, kurwa? Z głupim człowiekiem? Rozpierdolę w chuj. No i... Polar to materiał... Kurwa, spierdalej. Polar to materiał sztywny? Nie. Nieprzemakalny? Nie. Nieścieralny? Nie. Ciepły? Tak. Teraz, bo za głośno było, nie? Teraz. Matador na arenie poskramia. Lwy? Nie. Byki? Tak. Koty? Nie. Hieny? Nie. Byki? Tak. No i co? Z głupim człowiekiem macie do czynienia? Która królowa Polski była adresatką słynnych listów do miłośników Jana III Sobieskiego? Jadwiga, Anna, Marysieńka, Elżbieta. Jadwiga. Kurwa jak? Jak kurwa? Przecież... Jak kurwa Marysieńka? Nie było kurwa Marysieńki. Dobra, pierdol się. Według mnie ta gra jest odpalona. I to jest kurwa oszukaństwo. Wypiję, ale dla mnie ta gra jest oszukana w tym momencie, w chuj, nie? Teraz się muszę skupić, bo za szybko. No. No dobra, kurwa, 15 pytań, 3 koła, no spierdol się. Dajedziemy. Mówi się, wyskoczył jak... Z konopi. Gucio? Nie. Filip? Tak. Dobra, kurwa, szybko, bo nie będziemy czekali 5 lat, kurwa, no ile można. Kto znalazł się poza podium pierwszej edycji programu Idol? A skąd ja mam to, kurwa, wiedzieć? Ewelina Flinta, Alicja Janosz, Szymon Wydra, Tomek Makowiecki. Nie wiem. Szczerze nie wiem. Trudne pytanie. Nie oglądałem edycji programu Idol. Pierwsze, co mi się rzuciło w oczy, to Ewelina Flinta, ale kurwa, pewno się będę mylił, więc biorę pytanie do publiczności. D. Tomek Makowiecki. 83%. No to będzie. No widzisz. Można? Można. Niania opiekuje się zwykle dziećmi. Kurwa. Jeżeli żegnamy kogoś, to machamy głową, ręką, nogą, palcem u nogi. No, kurwa, ręką chyba, nie? Ja pierdolę, pytania są dla debili. Telewizor z magnetowidem można połączyć przez gniazdo szeregowe, równoległe, cincze, USB. No ty kurwa, cwelu jebany. Magnetowid. Telewizor z magnetowidem. To są stare rzeczy, więc USB jeszcze wtedy nie było. Cinczy też chyba nie było. Muszka mi lata, dziwka. Więc C i D odrzucam. USB nie, bo USB było nowoczesne. Cinczy też później nowoczesne. Szeregowe, równoległe. I teraz pytanie, szeregowe czy równoległe? Magnetowid. Które było starsze, równoległe czy szeregowe, kurwa? Wydaje mi się, że jakby coś, widzowie, ja nie patrzę na czat, bo to ma być, kurwa, gra szczera, nie? Widzę, że czat zapierdala do góry, pewnie piszecie swoje odpowiedzi, ale ja nie patrzę. Ja wybieram między szeregowym a równoległym, ale wezmę pół na pół, bo nie wiem.
Aha! Ty pojebało cię? Nie no, to cincze, bo USB było stare. Kurwa mać! Ej, jaja w chuj, nie? Nie, nie patrzę na czat, nie, bo to ma być szczere. Szczere musi być. Jak miał na imię znany podróżnik Magellan? Franciszek? Wiem, który Magellan. Franciszek Magellan. Nie. Fryderyk Magellan? Nie. Filip Magellan? Też nie. Ferdynand Magellan. Chyba Ferdynand? Ale daj mi się zastanowić, kurwa. Magellan, Magellan. Jak on miał na imię, kurwa? Ferdynand chyba mi się wydaje. Franciszek Magellan to nie pasuje. Fryderyk też mi nie gada. Filip nie. Idę za głosem serca. Pierwsze co to był Ferdynand. Chociaż czekaj. Franciszek Magellan? Nie, no Fryderyk Magellan, no też nie. Filip? Nie. Ferdynand Magellan. Dobrze, Ferdynand. Kurwa, mać. A miałem zawahanie już. Jak nazywa się księga, z której ksiądz korzysta przy ołtarzu? Mszał, lekcjonarz, agenda, reflektarz. Byłem ministrantem. Byłem ministrantem, więc powinienem znać odpowiedź na to pytanie. I teraz ksiądz odprawia mszał. Reflektarz, nie wiem co to jest. Agenda, nie wiem. Lekcjonarz. Lekcjonarz to chyba ministrant, ale ksiądz odprawia mszał. Czyli? Jeżeli ksiądz odprawia mszał, to musi przy ołtarzu, to musi być mszał. A dobrze. A kurwa. A, bo lekcjonarz to chyba ministranci, nie? Odprawiali, czy coś takiego. Dobra. Jak nazywa się rodzina będąca bohaterami radiowej audycji? Jak nazywa się rodzina będąca bohaterami radiowej audycji? Matysiakowie i Ksińscy Kiepscy Nowakowie. Radiowej. Rodzina będąca bohaterami radiowej audycji. Ale radiowej, no telewizyjnej to kiepscy. Ale radiowej. Powiem wam tak. Pierwsze co mi się rzuciło w oczy to Matysiakowie, ale... No bo no tu jest radiowej. Telewizyjnej to kiepscy, ale radiowej. Radiowej. Rzuciło mi się Matysiakowie, ale też Nowakowie mi się. Matysiakowie albo Nowakowie. Matysiakowie. Nowakowie. Matysiakowie mi się kurwa rzuca w oczy, ja pierdolę. Matysiakowie albo Nowakowie. Nie wiem, powiem wam szczerze, że nie wiem. Matysiaki albo Nowaki. Nowakowie, Nowakowie, Nowakowie. Matysiakowie. No bardziej Matysiakowie, kurwa. Kiepscy to są telewizyjni. I Ksińscy nie wiem. Nowakowie? No nie słyszałbym. Ale Matysiakowie? No gdzieś to mi się obijało. Dobra, ryzykuję Matysiaki. Kurwa, boję się, bo mam koło. Ja pierdolę. Fart jak chuj. Propyn jest alkoholem, alkanem, alkenem, alkinem. Kurwa, pocałuj mnie w dupę. Propyn to jest łatwo... Propyn jest łatwopalny. Propyn jest łatwopalny. A łatwopalny alkohol jest? Jest. Alken, alkan, alkinem. Pierwsze co? Wydaje mi się, że alkinem. Nie wiem dlaczego. Propyn jest alkoholem. Na pewno nie alkoholem, bo propyn nie jest alkoholem. Etanol tak, metanol też. Ale propyn nie. Więc A na pewno nie. Alkanem, alkenem, alkinem. Ale czym to się kurwa różniło do chuja? Wydaje mi się, że kurwa alkinem. Propyn, propyn, propyn. Ale propyn. Kurwa, ale czym się różni? Alkan, alken, alkin. Czym to się kurwa różni? Nie wiem, biorę telefon, pierdolę. Nie wiem, nie wiem. Dobre dziecko wie, że tatusiowi teraz... Jadę na konowo. ...talerz pożywnej zupki. Ludzie, się nie zdziwcie, że ja czołgiem wjadę na Białystok. Bo taka będzie opcja.
Jan Rodo jadę na Koniowała 5 zł. Ja pierdolę. Dzięki za donate. No i co jest odpowiedź? Co? Niestety nie wiem? Ja pierdolę, no tyż kurwo jebana, szmaciarz pierdolony. Wybrałem telefon do przyjaciela i kurwa, niestety nie wiem. No i co, jestem w ciemnej dupie, kurwa, w tym momencie. Alkohol, alkan, alken, alkin. No i kurwa, co ja mam? Nie wiem, na ślepo chyba. Alkohol nie, alkan, alken, alkin, nie wiem. Dobra, wiedziałem, kurwa. Wiedziałem, kurwa, że alkin. Wiedziałem, kurwa, że alkin. A mówiłem? Mówiłem na samym początku, że kurwa... Mówiłem na początku, czy nie mówiłem? Że wydaje mi się, że to będzie alkin. Mówiłem, czy nie? Kurwa mać. Mogłem pójść za głosem serca. A widzisz? I zjebałem. Kurwa mać. Mówiłem, kurwa, alkin. Dobra, ej, kończy mi się zapoja. Mam tam z banka, to zaraz zalejemy. Albo teraz zalejemy. Zdrowie. Ostatni raz. Skurwysyństwo jebane, no. Ja mówiłem, kurwa, alkin. I widzisz? I ja się nie słucham serca, no. Gatunkiem czego jest git? Za to, że grasz i pijesz za samą grę, Michael. Pozdro, dzięki. Kera to dziś. Teraz za to, że grasz i pijesz za samą. Dobra, gatunkiem czego jest Guinness? Łycha, wino, piwo, szampan. No kurwa, skąd ja mam to wiedzieć, ty? Guinness? Pierwsze słyszę. Boję się. Którego astronoma skazano za głoszenie, że Ziemia krąży wokół Słońca? Skazano za głoszenie, że Ziemia krąży wokół Słońca. Kopernik, Galileusz, Kepler, Plancka. Chyba Galileusz, nie? Ale czekaj. Którego astronoma skazano za głoszenie, że Ziemia krąży wokół Słońca? No tak, no Ziemia krąży wokół Słońca. No Kopernik przecież tak powiedział. Mówiłem, kurwa jebana, że Galileusz? Mówiłem, kurwa, że Galileusz? Mówiłem, kurwa, Galileusz. Za pierwszym razem. I znowu się nie słuchałem serca. Pierdolenie. Dobra, nie. Nie. Biorę sobie łyka piwa. Pierdolę. Nie, bo tu jestem akurat wkurwiony. Mówiłem, kurwa, Galileusz. A wy piszecie, kurwa, Kopernik. No jak, kurwa? Ale Kopernik nie był skazany za to. On został za to nagrodzony, kurwa. A Galileusz był skazany. Ja pierdolę, mówiłem, kurwa, że dobrze wiem. Szkurwa mać. Ostatni raz. Ja jebię. Dobra. Jaki kolor włosów ma najpopularniejsza wersja lalki Barbie? Blond. No. Ktoś, kto prowadzi samochód, siedzi za kółkiem. Kurwa, dla debili to pytania są. Gdy Pinokio...
cały mnie kurwa w dupę. Dobre dziecko wie, że tatusiowi teraz potrzebny jest talerz pożywnej zupy. Belzebuba usunąć z ekranu i z tego wszystkiego, bo on za mocno nagrywa i on... Jan Rodoja, jak to się mówi ogółem, chce Belzebuba usunąć z ekranu i wszystkiego. Da 5 zł. Ja pierdolę. Z czego wytwarza się chipsy? Kurwa, z ryżu chyba, nie? Kurwa, te pytania są dla debili, ty. Prosty znak informacyjny to... O, ty kurwa. Prosty znak informacyjny to... Piktograf, piktogram, piktografia, pikt. Piktografia nie, bo to jest nauka, piktogram to jest waga, piktograf to jest, oznacza znak, a pikt to między A a D. 100%. To może ewentualnie oznaczyć, kurwa, wagę, to oznacza naukę czegoś. To albo to, A albo D, ale wydaje mi się, że piktograf. Albo pikt. Ale boję się, kurwa. Piktograf może oznaczać, kurwa, znak, ale też pikt może też oznaczać znak. Chuj, biorę pół na pół. O ty kurwo! Piktogram pikt. O chuj. Pikt. Pikt. No za krótka nazwa, żeby to miał być znak informacyjny, nie? Bardziej myślałem, że A. Ale pikt, pikt. No za krótka nazwa, żeby to był znak. No ale też ja w szkole nie słyszałem czegoś takiego jak pikt. Coś takiego jak piktogram słyszałem. Ale pikt? Nie słyszałem za chuja. Nie wiem, dam piktogram. Na ryzyko, najwyżej będę pił, mam to w dupie. Ja pierdolę. Ryzyko jak chuj. W skład francuskiej Afryki równikowej nie wchodziły tereny Konga, Gabonu, Czadu, Nigerii. Pocałuj mnie w dupę, kurwa, nie wiem. Nie wiem, kurwa, co oni dają za pytania, ty zjebane. No przyjaciel, co mi powie? Nigeria? Przyjaciel mówi, że Nigeria. No to co? Dobra, spierdalaj! Nie! Mam to w dupie, kurwa, gówno jebane. Jebana gra. Nie! Pierdolone badziew. No mam w dupie to. Nie! No przecież jak? Michael jak zaspamował, kurwa.
Ciuszki! Widzowie, czemu nie bierzecie udziału? Zoba, tyle losów jest nieodkrytych. Wódka czeka. Iza! Ha! Ile miałeś w łapie w szczytowej formie? 38. Tyle miałem najwięcej.